No, ciężkie pytanie. Zastanawiałam się nad tym, bo słyszałam o tym. Właśnie głównie Syria i jakiś kraj obok. No i to są Arabowie. Czyli inna religia, inna kultura. To jest wielki znak zapytania dla rządu, to na pewno, bo owszem, chętni jesteśmy do pomocy. Nam też pomogli nie jedni i nie raz w historii. Natomiast czy na to się decydować, patrząc na Francję, która przyjmowała w azyl z Maroka, z Afryki mnóstwo obcokrajowców, a dzisiaj mają podpalane auta? Naprawdę wielki znak zapytania i nie umiem powiedzieć, czy na pewno tak. O Jezus, szczerze? Trudno powiedzieć. Nie potrafiłabym zdecydować, naprawdę. Z Chyba. jednej strony pewnie pomoc, ale z drugiej Tak, ale strach z przed drugiej obcą osobą, strach tak? przed. No jednak nie, chyba jednak nie. No, jeżeli by miałbym myśliwość, na pewno. Przyjąłby pan, tak? Przyjąłbym. Tak. Dlaczego? Dlaczego? Bo ja też nie mieszkam w Polsce, tylko mieszkam za granicą. Miałem podobne którzy ludzie mi pomagali, nie? I dlatego, nie? Dlatego też byli w stanie się poświęcić, wiadomo, na jakiś czas też, żebym mógł zamieszkać u nich, nie? Tak, dlatego też bym, wiadomo, jeżeli to jest jedna osoba i są możliwości, dlaczego bym miał nie pomóc? Czy pod swój dach, to nie wiem, ale nie mam nic przeciwko, żeby pomagać tak, jakby nam pomogli kiedyś naszemu krajowi, jak byliśmy w innym ustroju. Ale czy pod swój dach? Nie mam zielonego pojęcia. Jeżeli oczywiście by była to osoba, która jest chrześcijaninem, po pierwsze, to tak. Natomiast jeżeli by była to osoba, która jest nie, to nie. Czyli po prostu inna wiara no, odpada w pana przypadku? Inna wiara, tak, odpada. Nie za bardzo, nie za bardzo. Po prostu Dlaczego? ze strachu przed nimi. Tylko i wyłącznie. W zależności od sytuacji, no nie wiem, musiałabym się zastanowić. Nie mam nic przeciwko przyjmowaniu, ale czy do własnego domu, to już musiałabym pomyśleć i przedyskutować z partnerem. Na pewno nie. Dlaczego? Bo jestem Polakiem i uważam, że Polska jest tylko dla Polaków. Dziękuję bardzo.